Witam serdecznie, Kijkowy Szlak, Słubickie Łąki. Dziś mamy 5 dzień marca 2015 i dzisiejszy temat to do prawdziwej wolności. Dziś chciałbym się skupić właśnie na tej wolności, na tej prawdziwej wolności, którą jest w stanie każdemu, kto naprawdę bardzo pragnie tej wolności, przynieść właśnie marketing sieciowy, praca w marketingu sieciowym. I to jest taki rodzaj wolności, której naprawdę uzyskanie w inny sposób jest nieprawdopodobnie trudne, czy wręcz niemożliwe. I wczoraj mówiłem o liczbach. Wczoraj mówiłem o tym, że trzeba przejść przez liczby, o tym, że tych liczb, że te liczby są duże, żeby tą wolność, akurat tu mówiłem w wydaniu wolności finansowej tylko, prawda, uzyskać. Ale ta wolność finansowa to jest jeden z elementów tej wolności, którą jest w stanie przynieść nam marketing sieciowy. Profesjonalny marketing sieciowy, jeżeli podchodzimy do tego profesjonalnie. Bo ta prawdziwa wolność, gdybyśmy chcieli się zastanowić, oczywiście w odniesieniu do pracy, my rozumiemy, czym jest jakby wolność, prawda? No bo tu pracujesz, tu jesteś wolny, nie musisz pracować. Natomiast ogólnie życiowo to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie, bo dotyczy każdego obszaru życia. To jest możliwość bycia z ludźmi, których kochamy przez jak największą ilość czasu, prawda? Możliwość spędzania z nimi tego czasu. Możliwość w ogóle dobierania sobie ludzi do współpracy. Możliwość robienia tego, co się chce. Wtedy, kiedy się chce i jak się chce. To są ogromnie ważne sprawy. Możliwość życia pełnią życia, a nie ukrywania się gdzieś tam, prawda? Gdzieś chowania się po kątach i w ogóle, prawda? Możliwość podróżowania w przepiękne miejsca. Możliwość otaczania się wspaniałymi rzeczami. Wiele, wiele, wiele rzeczy związanych z kompleksowo naszym życiem. No i to, co jest tak ogromnie ważne, marketing sieciowy tak naprawdę rzadko, które przedsięwzięcie daje tą pełną możliwość rozwoju jako osoby, dlatego że ten poziom, ta stabilność tego poziomu, na którym jesteś w tym biznesie, to jak wielkie masz to przedsięwzięcie, to jest dokładnie odbiciem tego, jak mocno wzrosłeś, czy wzrastasz jako osoba. I to jest absolutnie jakby związane ze sobą. Tu nie ma przypadku. Tu nie ma. Może chwilowo coś się tam wydarzyć, można chwilowo gdzieś tam wyskoczyć, można coś tam zrobić, prawda? No ale potem według tego prawa termostatu, o którym mówił Brian Tracy i Harv Eker i wielu, wielu innych ludzi, wraca z powrotem do tego swojego poziomu, bo wewnętrznie to jest twój poziom pieniędzy, poziom stylu życia. Dlatego jesteśmy w drodze do wolności i jeżeli tej wolności prawdziwej, tej wolności dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich pragniesz wystarczająco mocno, to poprzez marketing sieciowy ją osiągniesz. Ale potrzebujesz naprawdę ciężko pracować, przez jakiś czas bardzo ciężko pracować. Czyli te 2 godziny dziennie, nie wiem, 3 godziny dziennie spędzone na telefonowaniu, na docieraniu do ludzi, jeżeli będzie to naprawdę systematyczne, jest w stanie przynieść efekty. Oczywiście, jeżeli będzie więcej tego czasu, ale produktywnego oczywiście, to ten efekt będzie na pewno dużo, dużo, dużo lepszy. W każdym razie jesteśmy w drodze do tej wolności, idziemy do tej prawdziwej wolności w marketingu sieciowym i to jest tak bardzo ważne. I oczywiście jest wiele różnych profesji, jest wiele, wiele profesji, bo muszę dzisiaj powiedzieć, jeżeli jesteś krótko w marketingu albo nie za bardzo go czujesz, no tak, ale przecież wiesz, dobry lekarz to też ma wolność, dobry adwokat, prawda, i nie wiem, gość, który wybudował wielką firmę, tam Forbes podaje przykłady milionerów, ludzie, którzy w tej chwili mają miliony. Pytanie, czy są wolni? Pytanie, czy ta wolność jest zbudowana na trwałych podstawach? Czy jakieś zakręcenie na rynku finansowym nie spowoduje problemów? Czy nie borykają się z tymi problemami personalnymi, ludzkimi, typu szef-pracownicy i tak dalej, i tak dalej? No jest cała masa tutaj różnych rzeczy, które mają wpływ ogromny na to, co się dzieje. Tutaj tą wolność budujesz na sukcesach ludzi. Tu tą wolność budujesz, nie masz możliwości wybudowania, jeżeli nie będzie budowana na sukcesach ludzi. Tak po prostu jest zdefiniowany marketing sieciowy. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, zresztą większość ludzi tego nie rozumie, większość ludzi sądzi, że to jest jakieś sprzedawanie, że to jest jakieś takie coś, co właściwie jest obciach robić, prawda, no bo to będziesz tam oferował komuś jakieś produkty, prawda, i się na tym skupiają.
A to nie jest dokładnie tak. To jest oferowanie komuś wolności, pełnej wolności. Wolności, którą albo chce mieć, albo no nie, to nie powiem, że nie chce, bo na pewno chciałbym tej wolności, ale w sposób, w jaki mu to oferujemy, nie rozumie tego właściwie. Także tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak. Dzisiaj cieplej, dzisiaj fajniej tu na tych łąkach. Jutro kolejny kikowy szlak, kolejny dzień. Trzymaj się. Do zobaczenia. Hej.